Dostałam od mojego Grześka prezent. 4 kubeczki jagody kamczackiej. 2 zostały dla dzieciaków w lodówce, a do tych jagód dostałam instrukcję, że najlepiej by było z nich zrobić dżem. A dżem to tylko 15 minut. 15 minut? No dobra, sprawdźmy to. Za kamerą stoi moja Jaśmina, więc nie wiem jak tam z obrazem. A ja właśnie wstawiłam już wodę i zabieramy się za mycie. Oczywiście te jagody są z naszej działki, więc nie ma co ich tak szorować specjalnie. No ale trochę jakichś tam brudków mogło się pojawić. Jagody są już umyte, faktycznie zajęło mi to z minutę, może dwie. Przekładamy je do garnka. Wstawiliśmy na ogień. Dodajemy do tego cukru. Ja w tym momencie dodam 1 szklankę cukru. Jaśminka doda. I dodamy do tego odrobinę wody. Tak, żeby nam się nie przypalało. I zaczynamy mieszać. Tak, żeby to nam się tutaj nie przypalało. Żeby nam puściło soki i żeby nam zaczęło się tutaj to wszystko pięknie robić. Więcej nie ma co na tym stać, niech to się tutaj nam pięknie robi, ale w międzyczasie przygotujemy słoiczki. Ja mam tutaj 4 słoiczki, nie wiem, może będzie za mało, zobaczymy. I te 4 słoiczki wyparzymy, żeby były po prostu już gotowe na nasz dżem. W międzyczasie zobaczmy, co z naszym dżemem się dzieje. No jak widzicie, pojawił nam się sok i to dosyć sporo tego soku. No i teraz to nie jest tak, że oczywiście to będzie trwało przez najbliższe 10 minut i koniec. To chwilę potrwa. Ile? Niedługo wam powiem. Dokładnie liczę tutaj czas. A ja w międzyczasie lecę robić obiad. I widzimy się za jakiś czas. Miało być szybko, więc przyspieszymy trochę ten proces. Wyparzyłam tutaj 1 buteleczkę i zaraz przeleję już sok, który mi się pojawił. Ja wiem, że w ten sposób troszeczkę pozbywamy się takiej intensywności tego całego dżemu i też no, w pewnym sensie jego właściwości wszystkich super. Natomiast będziemy mieć je w soku, więc tutaj nic nie wyrzucamy. Dużo tego nie zbiorę, bo to nie jest tak jak przy innych owocach. Tutaj wcale tego dużo nie będzie. Ale jeśli mamy patrzeć na czas i faktycznie zrobić to bardzo, bardzo szybko, no to to jest takie, mi się wydaje, jedyne rozwiązanie. No i starczy. Mamy całą buteleczkę. Tutaj jeszcze tego oczywiście jest dosyć sporo, no ale to już zostawmy, niech to się po prostu wygotuje. Minęło jakieś 40 minut, spróbowałam ten dżem, wydaje mi się, że jeszcze jest trochę za mało słodki, tym bardziej, że zamierzam dodać jeszcze tutaj 2 łyżeczki cytryny w celu zagęszczenia po prostu naszego dżemu. Dlatego dodamy jeszcze mniej więcej, no tak nie wiem. Jaśmina chce tutaj dodać. Dobrze, to Jaśminka poczekaj, bo musisz się przesunąć. O, Jaśminka właśnie dodała. Dobrze, że udało mi się to nagrać. Dodała jeszcze cukru. Mam nadzieję, że teraz już będzie to ok. Zobaczcie, już jest taki fajny, gęsty. No, wydaje mi się, że jeszcze dosłownie parę minut i będzie gotowy. Minęło kolejne 5 minut i mój dżem jest gotowy. Wystarczy go teraz przerzucić do słoiczka. No i moje dżemy gotowe. Oczywiście trzeba jeszcze je zapasteryzować. Ile czasu? No, godzina 15 minut. Ale mogę przyznać tutaj, że takiej faktycznej pracy to te 15-20 minut, resztę to był czas, kiedy mogłam ugotować dla dzieci obiad, co właśnie przed sekundą skończyłam, również w międzyczasie robiąc dżem. I ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że takie dżemy znajdą się również u was w kuchni i do zobaczenia niebawem. Buziaki! Pa, pa! Pa, pa!